Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Nareszcie doczekaliście się jakiegoś pierwszego beauty filmu w moim wydaniu. Ostatnio zrobiłam zakupy w dwóch sklepach, Douglasie i Sephora. Mam więc dwie torebeczki z kosmetykami, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać i których użyję do zrobienia makijażu, dlatego też, jak widzicie, moja twarz jest bez podkładu, jest naturalna, bez, nie wiem, wymalowanych brwi, bez podkreślonych rzęs, także moja twarz nie jest niczym obciążona. Zacznę może od torebeczki z Sephory. Zacznę może od kremiku, który zakupiłam w Sephorze. Jest to krem z firmy Cores i jest to krem przeznaczony dla skóry bardzo, bardzo wysuszonej, skłonnej do jakichś podrażnień, możliwe, że do wyprysków. Po prostu tak opisałam swoją twarz i pani w Sephorze pokazała mi ten krem. Najpierw go sobie przetestowałam, najpierw nałożyłam go jako bazę pod makijaż, pod podkład. I właśnie po kilku godzinach, mimo że ten podkład mi się średnio podobał, bo to nie był mój kolor, krycie mnie jakoś tak nie satysfakcjonowało, to widziałam, że podkład się nie rolował, widziałam, że podkład mimo wszystko wyglądał dość dobrze, ale to nie było to, czego po prostu oczekiwałam. No i przede wszystkim, jak przyjechałam po na przykład swoim czole, to czułam różnicę między swoją twarzą przed usmarowaniem kremem, a po, ponieważ po była naprawdę nawilżona i było to czuć nawet pomimo tej warstwy podkładu. Używam tego kremu chyba od pierwszego wieczoru, w którym zrobiłam te zakupy, a dokonałam ich, zaraz niech no policzę, szybka kalkulacja, chyba w piątek. Przejdę teraz do produktu marki Kat Von D. Jest to Alchemist Holographic Palette, jest to paleta rozświetlaczy. Są tutaj cztery kolorki, jest taki odcień zielonego, bo wydaje mi się, że jest to zielony, tak. Taki jasny, zielony. Naprzeciwko jest niebieściutki. Po środku jest fioletowy. I na samym końcu jest taki lekko różowawy, mimo że tutaj wygląda na żółty. Naprawdę zastanawiałam się nad kupnem tej palety, ponieważ moja mama stwierdziła, że no na co dzień z takimi rozświetlaczami mogę wyglądać niekorzystnie. Ale ja stwierdziłam, że jestem młoda, mogę troszeczkę kombinować, przyśniła mi się po prostu ta paleta i zaraz na drugi dzień ją kupiłam. Wyobraziłam sobie, jak maluję sobie oczy na taki naprawdę bardzo delikatny kolor, no a całą buzię rozświetlam tym fioletowym rozświetlaczem i po prostu stwierdziłam, że muszę go wziąć. Nawet jeżeli jestem profesjonalistką i nawet jeżeli być może coś mi nie wyjdzie, to warto jest popróbować i przetestować fajny produkt. Mam tutaj taki mini tusz z Benefitu. Jest to czarna maskara do rzęs. Jest ona naprawdę bardzo malutka, zmieści się w każdej torebce. Kosztowała, wydaje mi się, że 69 zł, albo równe 60. Na stronie Sephory jest napisane, że ta maskara kosztuje 63 zł. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo mała. Miałam ją już, testowałam ją chyba rok temu, albo dwa lata temu, no nie pamiętam. W każdym razie wspominam ją bardzo dobrze, starcza mi na bardzo, bardzo długo, więc stwierdziłam, że chciałabym powrócić do niej, ponieważ ona nie skleja rzęs i wydłuża je tylko delikatnie. Oczywiście można sobie dokładać warstwy i robić te rzęsy gęste i długie, ale można też uzyskać bardzo fajny, młodzieńczy look właśnie dzięki tej maskarze. Dlatego też do niej powróciłam. Wiadomo, że produkty, które przetestowałyśmy wcześniej i które nam się sprawdziły, zawsze będą przywoływały dobre wspomnienia, a do dobrych wspomnień lubimy wracać. Jako że jestem fanką wszelkich balsamików do ust, zakupiłam sobie takie masełko nawilżające z dodatkiem masła shea. Staram się zwracać zawsze uwagę na to, czy są w tych pomadkach jakieś olejki, które naprawdę nawilżą mi te usta. Wyglądały już strasznie przez leki na trądzik, które mi je wysuszyły, a oprócz tego jeszcze to suche powietrze i to parne powietrze, które uderza do mnie z mojego kaloryfera, naprawdę wykończyło mi moje usta, więc jak najbardziej taki produkt był mi potrzebny. Pachnie ładnie, naprawdę nie mam pojęcia, jak mam opisać ten zapach, ale pachnie jak taki fajny kosmetyk, naprawdę nie mam pojęcia, jakimi słowami mogę to opisać. Może wy go macie, może wy mi pomożecie rozszyfrować, jaki to jest zapach, no ale co tutaj
tutaj można mówić dużo o balsamiku do ust, jest dość fajny. I tyle. To już na tyle z produktów Sephory, teraz przechodzę do produktów, które kupiłam w Douglasie. Zakupiłam tam między innymi podkład Estée Lauder Double Wear. Podobno jest polecany tylko do skóry przetłuszczającej się. Krycie ma dość fajne, podobno bardzo długo wytrzymuje na twarzy i kochani, musiałam to sprawdzić. Dużo o nim dobrych słów słyszałam, niestety właśnie od dziewczyn, które mają bardzo ładną cerę, niekoniecznie taką jak ja, bo wszyscy widzą jaką mam cerę, ja też jestem tego świadoma, więc tutaj nie będę teraz obijać w bawełnę. Moja cera nie jest za ładna i ja potrzebowałam naprawdę podkładu, który dobrze kryje, który będzie mi się trzymał na skórze, a który jej dodatkowo nie obciąży, nie wysuszy. Wiadomo, że znalezienie czegoś takiego graniczy z cudem, no ale cóż, tyle mi pozostało co testować i wybierać. Zdecydowałam się zakupić ten podkład, bo się po prostu uparłam. Stwierdziłam, że żaden inny nie ma tak dobrego odcienia jak ten i żaden inny nie wytrzymuje tak długo. Miałam go na swojej twarzy bodajże na 18 Weroniki już, tak? Bo Ola Zdziech mi go, że tak powiem, pożyczyła na tą imprezę, więc pamiętam, że dobrze mi się sprawdził. Również miałam o nim pozytywne zdanie, ale bałam się, że jak będę go używać na co dzień, to moja twarz będzie wyglądała jeszcze gorzej. Ale pani, która mnie obsługiwała, uświadomiła mi, że muszę oczyszczać dokładnie, bardzo dokładnie buzię, że muszę nawilżać ją najlepiej dwa razy dziennie, wieczorem i rano, rano i wieczorem. No i muszę po prostu o nią dbać. Stwierdziłam, że raz kozie śmierć, mam dobry krem, więc kupię podkład. Możliwe, że mi się sprawdzi, a co szkodzi spróbować. No i powiem wam szczerze, że jestem zachwycona. Wiem, że powinnam czekać z testowaniem produktów dopiero na filmie, ale musicie mi wierzyć, że moja ciekawość po prostu tutaj wzięła górę. Jestem kobietą, ja nie potrafię trzymać rzeczy, które sobie kupiłam w szafie przez długi czas. No a wiadomo, że te 5 dni to jest już długo. Także stosuję ten podkład już w sumie od soboty. No i muszę przyznać, że nieważne, czy zaskoczył mnie mróz w Laponii, nieważne, czy zaskoczyła mnie wilgoć w Polsce, ten podkład cały czas utrzymywał się idealnie na mojej buzi. Ja mam bardzo blady odcień skóry, więc myślę, że dla takich dziewczyn, które mają takie same problemy jak ja, jeżeli będziecie robić samo oczyszczenia, czyli oczyszczać dokładnie twarz i nawilżać, to się po prostu spisze. Ja mam tutaj numerek 1N0 Porcelan. Oprócz tego mam dwa eyelinery z NYXa, biały i żółty. Nie mam pojęcia jak się sprawdzą, ja po prostu stwierdziłam, że te kolory są fajne, więc je wezmę. Biały fajnie rozjaśnia oko, na przykład lubię najpierw zrobić sobie białą kreseczkę, a na to zrobić sobie delikatnie czarną. Wygląda to dość fajnie, być może wykombinuję z nich coś w miarę fajnego na dzisiejszym filmie, także zobaczymy jak się sprawdzą. Jeden eyeliner kosztował 34,90, a drugi 25,90. Nie wiem, który kosztował mniej, a który więcej, ale wydaje mi się, że ten biały był droższy. Ostatni produkt to Hot Mama's The Balm. Jest to róż rozświetlający, który można również użyć na powieki. Moim zdaniem produkty The Balm są świetne, mają super pigmentację, utrzymują się, ma dobry odcień, wiadomo, że trzeba go sobie dobrać do skóry. Moim zdaniem jest ok, ale teraz muszę go przetestować, żeby się przekonać, czy można oceniać książkę po okładce, czy też nie. Bo jako tako na swoich policzkach jeszcze go nie miałam. Ale oczekuję tego, że sprawdzi mi się tak samo jak Bahama Mama, czyli bronzer, oraz Mary Luminizer, czyli rozświetlacz. Tyle, że te produkty na razie leżą w mojej półce, ponieważ jestem do nich za blada. Czekam na wiosnę, czekam na to, aż moja twarz nabierze trochę koloru. Także to wszystko z moich zakupów, teraz postaram się wyczarować coś na swojej twarzy. Ciężko trafić na taki krem, który będzie dobrze współgrał razem z podkładem. Ja oczywiście znalazłam taki produkt, jest to ten kremik z Coresa, który był na początku filmu i właśnie nim sobie dzisiaj nawilżam twarz. I
Oto cały mój makijaż. Wiem, że moje kreski nie są jeszcze idealne i że nie robię ich być może bardzo prostych, symetrycznych, ale wierzcie mi, że dopiero zaczynam swoją drogę i mam nadzieję, że chociaż troszkę ten film Wam się podobał, że zostawicie łapeczkę w górze. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest na pewno bardzo profesjonalny make-up, ale pamiętajcie o tym, że ja się uczę, bądźmy pozytywnymi ludźmi i uczmy się na swoich błędach. Także dziękuję za to, że byliście ze mną, no i życzę Wam miłego dnia. Bye! Zostanę chyba jednak przy swoim bio, bo twierdzicie, że to do mnie po prostu pasuje, więc bye!